Przez dwa pierwsze tygodnie sierpnia 1951 roku toczył się przed Najwyższym Sądem Wojskowym w Warszawie tak zwany proces generałów, oficerów, którzy po szczeblach kariery wojskowej pieli się jeszcze w II Rzeczpospolitej. Na ławie oskarżonych zasiedli wówczas między innymi Stanisław Tatar, przedwojenny podpułkownik, w czasie wojny drugi zastępca komendanta głównego AK, a od 1944 roku związany Stanisław Tatar był z Londynem. Jerzy Kirchmajer, przedwojenny kapitan, potem generał Brygady Wojska Polskiego, historyk wojskowości, Stefan Mossor, podpułkownik II Rzeczpospolitej, potem też generał dywizji Wojska Polskiego. Jeszcze kilku innych oficerów II Rzeczpospolitej, w sumie bodajże 9. To był głośny proces. Tak, można powiedzieć, że to był jeden z najgłośniejszych procesów pokazowych okresu stalinowskiego. Doktor Rafał Chabielski, historyk. Mówiliśmy przy okazji procesu krakowskiego, że w osobie księdza Lelity i jego, nazwijmy to, towarzyszy, chciano uderzyć w kościół, przygotowując tym rozprawę z kościołem, która nastąpiła niebawem, a jej zwieńczeniem były dekrety o obsadzaniu stanowisk kościelnych. Tak, to była prowadzona cała polityka, prawda? Tak. Proces natomiast generałów, on zresztą znany jest także pod nazwą procesu Tun, od nazwisk głównych oskarżonych, Tatar, Utnik, Nowicki. Był procesem, który miał bardzo wielorakie cele. Pierwszy, czy jeden z pierwszych, mówię o tym na początku, dlatego że wymieniła pani przynależność zawodową, scharakteryzowała pani pokrótce kariery oskarżonych. Pierwszym celem było niewątpliwie zdeprecjonowanie poprzez oskarżenie o szpiegostwo i działanie na rzecz szkody Armii Polskiej, Ludowego Wojska Polskiego i Polski Ludowej, oficerów, przedwojennych także, prawda, bo wszyscy oni rozpoczynali kariery oficerskie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Już w okresie II wojny światowej byli dosyć wysoko, tak, prawda? Tak, ale byli to oficerowie, którzy reprezentowali jakby różne środowiska, prawda? Generał Tatar, wspomniała pani o tym, związany z Armią Krajową, działający oficer przedwojenny w czasie okupacji, członek ZWZ i Armii Krajowej, odgrywający wysoką... Zastępca komendanta głównego AK, prawda? Tak, więc tutaj jeden z głównych oficerów sztabu Armii Krajowej, który w 1944 roku został przerzucony do Londynu i tam także odgrywał dość znaczącą rolę w sztabie głównym, i inni oficerowie, którzy także przeszli podobną drogę, więc można ich było identyfikować z jednej strony z Armią Krajową, z drugiej strony z Londynem. Jeden z oskarżonych, major Roman, który był oskarżony o przynależność do WiN-u także. Generał, wymieniła pani to nazwisko, Jerzy Kirchmajer, który był wysokim oficerem Armii Krajowej i od 1944 roku, już w 1944 roku znalazł się w szeregach tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, prawda? Więc mamy tutaj do czynienia z wyższymi oficerami, których identyfikowano z dowództwem Armii Krajowej, z dowództwem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Oskarżenie ich o szpiegostwo było próbą oskarżenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i zwłaszcza dowództwa i Armii Krajowej. To był jeden z podstawowych celów. A także dezawuowanie środowiska przedwojennego, prawda? W jakimś sensie także. Ten przymiotnik, którego pani użyła, bardzo często padał w czasie procesu, prawda? Starano się, co wchodziło także w logikę, czy stanowiło element logiki tych procesów, nie tylko procesu generałów, czy procesu Tun, budować taki pseudologiczny ciąg, prawda? To znaczy osoby, które działały w armii sanacyjnej, identyfikując się z polityką tak zwanej sanacji, w akcie oskarżenia, czy któryś z oskarżycieli użył takiego pojęcia, że sanacja z założenia była wroga i niechętna, czy nienawidziła ludu, prawda? Potem działalność w Armii Krajowej i być może będziemy mieli czas powiedzieć o tym, w czasie procesu oskarżono przywódców Armii Krajowej, nie tylko tych, którzy znaleźli się na ławie oskarżonych, ale także na przykład generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, przebywającego wówczas w Londynie, o przygotowanie powstania warszawskiego, które było aktem wymierzonym politycznie w Związek Radziecki, ergo wrogim interesom Polski, prawda? I które skończyło się hekatombą krwi, za którą to odpowiedzialnym czyniono dowództwo Armii Krajowej. I potem w obrębie tego logicznego czy pseudologicznego ciągu współpraca z wywiadem
angielskim. I amerykańskim. I amerykańskim. Tak. Głównie akcentowano współpracę z wywiadem angielskim i działanie na szkodę Armii Ludowego Wojska Polskiego po 1944 roku, zarzucając części oskarżonych do stworzenie siatki wywiadowczej na terenie Polski i przesyłanie bardzo ważnych informacji o charakterze wojskowym do tak zwanego polskiego Londynu, który przesyłał te informacje, czy udostępnił te informacje wywiadowi brytyjskiemu, prawda? Więc mamy do czynienia z takim, jak powiadam, pseudologicznym ciągiem. Osoba, która popierała sanację, która się identyfikowała politycznie z porządkiem przedwojennym, działała na szkodę Polski obiektywnie, przykładając rękę do powstania warszawskiego w czasie wojny, no i siłą logiki, czy tego fatalizmu, tej pseudologiki, działała na szkodę państwa ludowego i społeczeństwa i armii po roku 1945. Czy wy w każdym kraju, gdzie były wasze placówki, mieliście kontakty z wywiadami? To znaczy, placówki, wiem, że placówki dawniejsze, szóstki, to miały obowiązek utrzymywania kontaktów z placówkami dwójki polskiej, które tam równolegle. Nie chodzi o dwójkę polską, a z wywiadami tych krajów, w których były wasze placówki. Więc w okresie, powiedzmy, Helu ja nie miałem tej potrzeby, poza tym wypadkiem, kiedy... No dobrze, więc z francuską mieliście kontakt, tak? Tak, tak. Wczoraj widzieliśmy, jak nam Utnik wyjaśniał, ze szwedzką. Tak, to było w okresie przed... No jeszcze. Z angielską chyba nie ma o czym mówić, prawda? Tak, no Anglicy są na miejscu. Stanisława Tatara i Jerzego Kirchmayera generałami mianował Marian Spychalski, prawda? No właśnie. Też już wówczas, mówiąc dzisiejszym językiem, nie na topie w tych 50-tych latach. Właśnie, dobrze, że pani przywołała to nazwisko, dlatego że jeśli stawiamy tutaj tezę, że ten proces miał uderzyć wiele środowisk, to jednym oczywiście z tych środowisk, czy z tych organizacji była Armia Krajowa, drugą dowództwo Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, ale ten proces miał także kompromitować, czy dopełniać kompromitacji grupy, która była już z życia partii wówczas wyeliminowana. Te eliminacje rozpoczęto na przełomie sierpnia i września 1948 roku. Myślę o Władysławie Gomułce, czyli sekretarzu Polskiej Partii Robotniczej od 1944 roku właśnie do przełomu sierpnia i września 1948 i jego najbliższych współpracownikach, między innymi Marianie... Ministra Obrony Narodowej, tak. I to jest grupa, którą określano mianem prawicowo-nacjonalistycznej, a Gomułka został odsunięty ze stanowiska kierującego partią właśnie z tego zarzutu, tak zwane odchylenie prawicowo-nacjonalistyczne. Wszystko na to wskazuje, że zarówno Marian Spychalski, jak i Władysław Gomułka, obaj przybywający już w więzieniach, mieli przygotowane, czy rozpoczęły się przygotowania do ich procesów. Zwieńczeniem tego miał być oczywiście proces Władysława Gomułki, no, który był najwyższym urzędnikiem partyjnym, przywódcą partii w tym okresie wojny i powojennym. Proces Spychalskiego miał być procesem przygotowawczym do tego, prawda? W czasie tego procesu miały paść zarzuty, które uzasadniałyby wytoczenie procesu Władysławowi Gomułce. I teraz posługując się tym łańcuchem, można stawiać taką tezę, że proces oficerów jest z kolei, jest z kolei przygotowaniem procesu Spychalskiego. To znaczy miano w czasie tego procesu wykazać w sposób oczywisty, że Marian Spychalski jako osoba mająca wpływ na życie polityczne w Polsce i na sytuację w polskiej armii po roku 1945-1944 celowo przyjął do Wojska Polskiego, bo w trakcie oskarżenia o tym się wielokrotnie wspominano, osoby, co do których powiązań z sanacją AK, polskimi siłami zbrojnymi na Zachodzie i wywiadem angielskim znakomicie sobie zdawał sprawę z tego, prawda? Więc z całą premedytacją i świadomością, po to, żeby wykorzystywać te osoby do tego, żeby ugrupowanie w partii, które współtworzył, a na którego czele stał Władysław Gomułka, no mogło prowadzić własną politykę, politykę oczywiście obcą interesom partii komunistycznej, ludu pracującego i Związku Radzieckiego, prawda? Czyli tą politykę, którą określano mianem odchylenia prawicowo-nacjonalistycznego. Oskarżyciel nawet mówił, że intencją czy celem tej polityki miała być instalacja w Polsce, czy reinstalacja ustroju przedwojennego, powrót do Polski, obszarników, właścicieli fabryk itd., itd. Więc trzecim z oskarżonych jest przede wszystkim Marian Spychalski, w tle Władysław Gomułka. No i czwartym oskarżonym siłą rzeczy polityka krajów zachodnich, polityka w stosunku do Polski, prawda? Ten proces miał wykazać z całą mocą i udowodnić to, że kraje zachodnie europejskie, zwłaszcza Wielka Brytania, bo o Stanach Zjednoczonych mówiło się, ale mniej, prowadzi politykę wrogą Polsce, politykę opartą na szpiegostwie, politykę opartą na
tworzeniu czy przykładaniu ręki do tworzenia tutaj no, takich organizacji szpiegowsko-dywersyjnych, które miały ten system polityczny rozsadzać, osłabiać, czynić go mniej efektywnym. Ze względu jednak na przodującą rolę, jaką odegrywała Polska Partia Robotnicza w życiu politycznym kraju, najbardziej istotnym czynnikiem w planach zmierzających do zagarnięcia władzy i restauracji kapitalizmu w Polsce stawało się prawicowo-nacjonalistyczne odchylenie w Polskiej Partii Robotniczej, odchylenie, któremu przewodził Gomułka, związany z Marianem Spychalskim, działającym na terenie Wojska Polskiego. Tatar, Utnik i Kirchmajer widzieli w grupie prawicowo-nacjonalistycznej tych, którzy najskuteczniej mogliby zepchnąć Polskę z jej drogi rozwojowej ku socjalizmowi. Jak wynika z zeznań oskarżonych, prędko zdali oni sobie sprawę z tego, że Marian Spychalski realizuje na terenie odrodzonego Wojska Polskiego politykę, która sprzyja im zamiarom. Polityka personalna Mariana Spychalskiego. Polityka obsadzania i windowania na kierownicze stanowiska elementów wrogich demokracji szła na rękę oskarżonym. Oskarżonym odpowiadała antyradziecka polityka Spychalskiego. Jego dążenie do odcięcia Wojska Polskiego od doświadczeń armii radzieckiej. Główny zarzut był kierowanie grupą szpiegowsko-dywersyjną bądź udział w tej grupie, prawda? Proszę powiedzieć, dlaczego akurat te osoby ze środowiska, o którym mówiliśmy, zostały wytypowane do tego procesu? To jest pytanie bardzo trudne, dlatego że procesy stalinowskie są procesami w dużej mierze fikcyjnymi, prawda? To znaczy kryterium... Czyli mogło to być przypadkowe. No, w jakimś sensie. Znaczy dobór osób na ławie oskarżonej był w moim przekonaniu warunkowany biografiami tych osób, prawda? To znaczy... To, o czym mówiliśmy, tak, prawda? Tak, to znaczy były to osoby, które odpowiadały ówczesnemu zapotrzebowaniu politycznemu, ja bym tak powiedział, prawda? One były jakoś związane, jakoś mówię, z Marianem Spychalskim w tym sensie, że on był odpowiedzialny czy współodpowiedzialny za decyzję o tym, żeby te osoby do wojska przyjąć. I te osoby były związane z, no, w jakimś sensie z polskim Londynem i z Londynem brytyjskim, czyli uwiarygodniała ich biografia wojenna i powojenna zarzut o możliwym szpiegostwie na rzecz Wielkiej Brytanii, prawda? To był czynnik decydujący. Chciano posadzić na ławie oskarżonych i pokazać społeczeństwu grupę 9 osób o różnych biografiach, ale jakoś podobnych, które wszystkie spotykały się na terenie Polski powojennej w różnym czasie, no bo, jak mówiłem, generał Kirchmajer jest obecny w kraju od roku 1944 po powstaniu, a na przykład generał Tatar na stałe przyjeżdża do Polski w roku 1949. Ale wszystkie one spotykają się w Polsce i wszystkim im można wytoczyć, jeśli przyjmujemy taki zasadniczy, polityczny cel procesu, postawić takie zarzuty, jakie w czasie tego procesu stawiano. Nie ma żadnych dowodów na to, że te osoby uprawiały działalność polityczną, którą zarzucał im akt oskarżenia. Nie ulega wątpliwości, że oficerom przedwojennym bliższa była koncepcja Polski pod rządami Władysława Gomułki, to znaczy Polski no, budującej socjalizm czy komunizm, ale Polski jakoś zachowującej pozór jakiejś niezależności od Związku Radzieckiego, prawda? Polski niesowietyzowanej. No, to była rzecz zupełnie oczywista. Nie ulega wątpliwości także, że presję na to, żeby ten proces został zorganizowany, wywierały czynniki radzieckie, prawda? Które parły do tego, żeby zorganizować proces i Spychalskiego i przede wszystkim Gomułki, do którego nie doszło. Proszę pamiętać także o tym, że mamy do czynienia w armii po 1944 roku Polski no z bardzo znaczącą obecnością oficerów radzieckich, tak zwanych popów, prawda, czyli pełniących obowiązki Polaków, którzy w niektórych rodzajach sił zbrojnych zajmowali stanowisko zupełnie dominujące. Prawda? Przypomnijmy, że ministrem obrony narodowej i marszałkiem Polski od roku 1949 jest Konstanty Rokossowski, prawda? Te osoby stawały się powoli w tej armii jakimś takim ciałem obcym. Były niepotrzebne, można było się z korzyścią dla tych sił zbrojnych ich
z armii pozbyć, a zarazem wiązać je politycznie z sytuacją międzynarodową, z Londynem i z sytuacją wewnętrzną, czyli z tą rozgrywką, która się działa, czy toczyła od 1948 roku w obrębie partii jakoś. Jak powiadam, nie ma żadnych dowodów na to, że ci oficerowie prowadzili przede wszystkim jakąśkolwiek działalność o charakterze szpiegowskim. No to są wszystko wymysły, prawda? Tak. To jest ta fikcja tego procesu. Nie ulega wątpliwości w moim przekonaniu także to, że oni tworzyli jakąś grupę spoistą w tej armii, prawda? To znaczy wskazywałaby na to choćby wspólnotę ich biografii. Przekonanie o tym, wiara, to bardzo złudna, że no, ta armia może być armią polską, że ona może służyć polskiemu interesowi, że mogą to być normalne siły zbrojne i warto dla Polski jakby w obrębie tych sił zbrojnych funkcjonować. Protest skończył się zaledwie 2 tygodnie. To też klasyczny przykład tamtych procesów. Tak, myśmy też to w jakimś sensie jest krótko, podobne, prawda? Do procesu, o którym mówiliśmy poprzednio, księdza Lelity i księży Skóry, także właściwie proces, w którym no wiadomo, że wyroki zostały orzeczone przed procesem, prawda? Tak. Zaraz o tym powiemy, bo to jest jeszcze jedna rzecz zasługująca na uwagę, że ten proces nie ma charakteru, no jest tym niepodobny do procesu toczącego się w normalnej rzeczywistości prawnej, że w zasadzie ci ludzie są de facto pozbawieni jakiejkolwiek możliwości obrony, że zostali aresztowani odpowiednio wcześniej i przygotowani do udziału w tym procesie. Tak, chyba rok wcześniej, prawda? Tak, jeśli stawiamy tezę, że ten proces jest pokazowy, to nie ze względu tylko na te cechy wszystkie, o których powiedzieliśmy do tej pory, prawda, że on ma wielu oskarżonych i nie tylko tych, którzy siedzą na ławie oskarżonych. Ale cały wiele celów, tak jak mówiliśmy, Wiele celów. Istotą procesu pokazowego jest takie przygotowanie oskarżonych do odegrania roli, prawda? To jest jeden z najważniejszych procesów politycznych tych lat i inicjatorzy tego procesu musieli być pewni, że te osoby wypadną w odpowiedni sposób, prawda? To znaczy, że przyznają się do winy i że ich postawa na procesie, jeśli tak można powiedzieć, wesprze absurdy aktu oskarżenia, prawda? I udało się. A przypomnę, że nie udało się w procesie, o którym kiedyś rozmawialiśmy też, omawialiśmy w procesie generała Wildorfa, prawda? Ten schemat się... Zresztą to był proces tajny. Tak, to był proces to utajniony, a poza tym on dotyczył jakby czego innego, prawda? To znaczy generał Wildorf nie zgodził się na pełnienie pewnej funkcji, którą chciało mu przeznaczyć UB, i tym samym wydając na siebie wyrok śmierci, prawda? To był zupełnie tutaj inny rodzaj procesu, tak. Natomiast tutaj mamy do czynienia z grupą osób o stosunkowo głośnych nazwiskach, poprzez deprecjację których, jak powiedziałem, trzeba zdeprecjonować to całe tło, prawda? Czyli i w jakimś sensie dowództwo AK i Polskich Sił Zbrojnych, i Wielką Brytanię, emigrację w jakimś sensie. Ilość nazwisk polityków, która w negatywnym tego słowa znaczeniu przewija się w tym procesie, jest bardzo długa. No nie tylko Burkomorowski, Mikołajczyk, prawda? Cała decyzja w ogóle polityczna o przygotowaniu powstania, prawda? Bo to jest wątek, który się, przewija, no nie jest oczywiście najistotniejszy, ale przewija się. Wytworzenie wśród odbiorców, czy z osób, które słuchają tego procesu i społeczeństwa polskiego, opinii publicznej, takiego przekonania, że Londyn, w sensie politycznym, prawda, dowództwo Armii Krajowej jest ściśle odpowiedzialne za wybuch powstania, który był taką polityczną awanturą o charakterze antyradzieckim i który przyniósł te ogromne straty i te ilości ludzi, które w czasie powstania zginęły. Więc te 2 tygodnie miały służyć temu, żeby te wszystkie zarzuty w sposób głośny i spektakularny przekazać społeczeństwu. No bo było rzeczą oczywistą, że oskarżeni wyjdą z wyrokami, i to wysokimi wyrokami, no więc sprawa będzie niejako zamknięta potem, prawda? To jest 2 tygodnie kampanii propagandowej, bo ten proces można przecież i tak postrzegać, prawda? Wymierzonej w tej instytucji, kraje, osoby, o których mówimy. Pan generał Sosnkowski na przykład jeszcze się pojawia jako taki czarny charakter. Wspomniany przeze mnie Mikołajczyk, premier wówczas, prawda, w 1943 roku. Proszę zwrócić uwagę, generał Stanisław Kopański, szef sztabu głównego w Londynie. Mamy taki ciąg czarnych charakterów osób żyjących, działających politycznie, a pozostających poza zasięgiem władzy ludowej, prawda? Bo te 4 osoby, Burkomorowski, Stanisław Kopański, generał Sosnkowski, no i premier Mikołajczyk, funkcjonują w Londynie, no, działają politycznie. Jeszcze można dodać tutaj jednego oskarżonego w tym procesie, polską emigrację polityczną, prawda? Nadal działającą, która składa się z osób, które zapisały czarną kartę w najnowszej historii Polski. Tak można ten proces odczytywać. Oskarżeni w niniejszym procesie to przestępcy w stosunku do Wojska Polskiego. Złamali przysięgę żołnierską, splamili mundur, który nosili. Działali świadomie na szkodę Wojska Polskiego. Wielkie obywatele sędziowie było nasilenie złej woli oskarżonych, ale próby ich wysiłku okazały się próżne. Potęga państwa ludowego
jest zbyt wielka, by robota garstki wyrzutków mogła narazić ją na poważniejszy szwank. Twórcza wola całego narodu nie da się sparaliżować. I dlatego podle ich zamiary zostały pokrzyżowane. Obywatele, sędziowie, oskarżonych spotkać musi zasłużona, surowa, sprawiedliwa kara. Takiej kary żądają od nas masy ludowe Polski, przeciwko którym oskarżeni nuli spisek. Wspomniał pan już o karach, o wyrokach. Stosunkowo jak na tamte lata były to, no trudno powiedzieć, niewysokie wyroki, ale nie padła tam... Biorąc nie... pod uwagę, że mówimy o wyrokach dożywocia. Dokładnie, na czterech, tak, tak, na ale regułą była kara śmierci. Tutaj tak. Najwyższą karą było dożywocie. Tak, właśnie to jest zastanawiające, prawda? To jest jeszcze jedna rzecz dowodząca tego, że te procesy miały czemuś służyć. I pomijając kwestię absurdalności zarzutów, czy nieprawdziwości tych zarzutów, ferowano wyroki, które także nie były adekwatne, jeśli tak można powiedzieć, do oskarżenia. Co prawda kodeks, z którego sądzono, nie przewidywał kary śmierci, prawda? No ale dla tego prawodawstwa i dla tej rzeczywistości nie było żadnych przecież przeszkód formalno-prawnych, jeśli by zdecydowano się zasądzić wyroki najwyższe. Więc... Może dlatego tutaj nie padły, przepraszam, że przerwę, wyroki śmierci, ponieważ tak jak już pan powiedział, ten proces był właściwie przygotowaniem do procesu Mariana Spychalskiego. W jakim sensie? Trzeba byłoby znaczy, potem tak. odnaleźć świadków. Ja właśnie chciałem o tym powiedzieć, prawda? Znaczy, że jeśli próbować odpowiedzieć na pytanie, choć tutaj przesłanek do tego, żeby wnioskować coś pewnego mamy bardzo niewiele, to można postawić taką tezę. No, jeśli te osoby zostały skazane na śmierć, te wyroki były wykonane, a przypomnijmy, że najbardziej oskarżonymi są jest czterech generałów i oni dostają najwyższe wyroki, to znaczy wyroki dożywocia, no to ubywają nam osoby siłą rzeczy, które można by wykorzystać właśnie. Na przykład jako świadków oskarżenia w przygotowywanym procesie Mariana Spychalskiego i w przygotowywanym procesie Władysława Gomułki na przykład, prawda? To są osoby, które z punktu widzenia interesu politycznego tej władzy na tym etapie politycznym no są bardzo przydatne, prawda? Dlatego, że one łączą ze sobą te obszary, o których mówiliśmy, które zawsze można w interesie tej władzy deprecjonować, czyli rzeczywistość Polski przedwojennej, tak zwanej sanacyjnej, polityka Armii Krajowej i działalność polityczną na Polskiej Siły Zbrojnych, czy rządu polskiego, czy władz, krótko mówiąc, na obczyźnie, prawda? Więc jeśli by próbować, jak powiadam, z akcentem na to słowo, odpadać na pytanie, dlaczego, tak jak pani powiedziała, choć brzmi to dziwnie, te wyroki są jakoś łagodne, no to ten wyrok dożywocia i potem wyroki 15 i 12 dla pozostałych, tak. są na tyle surowe, że oddają, czy dowodzą tych szkód, które te osoby swoją działalnością wyrządziły, a zarazem władza, ten aparat... Zostawia sobie furtkę, prawda? Tak, ten aparat represji ma te osoby do dyspozycji, prawda? One są w więzieniu i one mogą być... One już są odpowiednio przygotowane, tak, prawda? Tak, i one mogą być użyte na wypadek przygotowywanych tych procesów późniejszych. Czasy się zmieniają bardzo szybko. Oni zostają zwolnieni, bodajże Kirchmayr po 5 latach, w 1950. Tak, to znaczy oni wychodzą na wolność w roku 1956 roku. Po 1956 roku te osoby jakby wracają do życia publicznego, nie na stanowiska w armii, bo to już jest zupełnie nowa rzeczywistość. Dla większości z nich wychodzą z więzień. Nie znaczy to, że mogą odgrywać taką rolę w armii, jaką chciały odgrywać, czy jaką wydawało im się, że będą mogły odgrywać po roku 1944, czy w końcu lat 40. Generał Kirchmayr pisze książkę o Powstaniu Warszawskim, jest właściwie takim kronikarzem, historykiem Armii Krajowej, prawda? Ten proces powoli po 1956 roku staje się procesem historycznym. Oskarżeni zostają bardzo szybko zrehabilitowani. Może właśnie dlatego, że dochodzi do głosu Gomułka. No tak, w jakimś sensie, prawda? Tak. Znaczy trudno mówić, że Gomułka czuł się odpowiedzialny za tych ludzi, prawda? Ale miał niewątpliwie poczucie, że oni zasiadają na ławie oskarżonych w jakimś sensie z jego powodu. Proces ten to zdemaskowanie nikczemnej garstki dywersantów i szpiegów, którzy zdradzali swój kraj i wysługiwali się podżegaczom wojennym, pragnącym rozpalić nową, światową pożogę, jaka miała podług ich zbrodniczych planów
objąć również i Polskę. Proces niniejszy jest ciosem agentury obcego imperializmu, werbowane spośród zaprzedańców i wyrodków, które usiłowały pomniejszyć siłę obronną Rzeczpospolitej. Agentury, które usiłowały i dzięki pomocy udzielonej im przez przedstawicieli grupy prawicowo-nacjonalistycznej w pewnym stopniu zdołały przeniknąć do odrodzonego Wojska Polskiego. W roku 1951 toczy się bardzo dużo tego typu procesów. Tak, można powiedzieć, że mamy do czynienia z takim najbardziej gorącym czasem, jeśli chodzi o aktywność aparatu terroru. Jeszcze przed rozpoczęciem tego procesu w marcu toczył się proces taki mniejszego kalibru politycznego, ale charakterystyczny, Świadków Jehowy, ale którzy byli także oskarżeni o współpracę z imperializmem amerykańskim. W październiku 1956 roku, już po zakończeniu procesu TUN, procesu generałów, sądzono współpracowników Stanisława Mikołajczyka, prawda? Trwają bardzo aktywne, mówiliśmy o tym, przygotowania do procesu Spychalskiego, który ma poprzedzić proces Władysława Gomułki. To więc rok 1951. Trwają rozprawy z Kościołem też. Tak, więc mamy do czynienia z takim, właściwie można powiedzieć, apogeum terroru, którego zwieńczeniem, to jest taką tezę można stawiać, jest jakby eliminacja wszystkich potencjalnych przeciwników politycznych. I właściwie zajrzenie do każdego środowiska oczywiście, i z każdego środowiska wyeliminowanie, prawda? Tak, i takie uspokojenie, jeśli to jest najlepsze słowo, czy opanowanie, takie opanowanie społeczeństwa, prawda? Tutaj takim czynnikiem, na który można zwrócić uwagę, pytając o to, dlaczego akurat wówczas dochodzi do tego typu nasilenia działalności czy aktywności aparatu terroru. No, z jednej strony na pewno naciski Stalina, jest taka faza terroru w Rosji i myślenia kategorią represyjną i nacisku na władze Polski Ludowej. To też tam ma miejsce nie tylko w odniesieniu do Polski, ale także Czechosłowacji, czy wcześniej Węgier. To jest po prostu robienie porządku. Tak, ja mówimy o opanowaniu społeczeństwa. I jeden czynnik, na który też można zwrócić uwagę, że chciano to wszystko uporządkować przed faktem, z którym liczono się, do którego się przygotowywano bardzo propagandowo, zupełnie innego porządku, ale dla sytuacji politycznej w Polsce jakoś istotnego, wejściem w życie konstytucji, prawda? W lipcu 52 roku, niecały rok po tym procesie mamy uchwalenie uroczyste konstytucji, wejście w życie tej konstytucji i Polska wchodzi tym samym, czy w każdym razie taka jest projekcja władzy, w zupełnie nową rzeczywistość, rzeczywistość kraju, który już ma stan zaawansowanej budowy socjalizmu, w rzeczywistość, w której nie ma miejsca dla osób, które mają za sobą ciemną przeszłość, czy to przed 39 rokiem, czy między rokiem 39 a 45, ludzi, którzy pozostają w strukturach państwa, jak generał Tatar, czy inni oskarżeni, którzy współpracowali z imperializmem, czy też z wywiadem angielskim. To ma być ten czas, w którym mamy do czynienia z jakąś nową jakością życia politycznego, prawda? Więc pomijając doraźne cele polityczne stawiane sobie przez Borysa Bieruta, nacisk, jaki idzie z Moskwy, myślę, że tutaj także można na ten czynnik zwrócić uwagę, że Polska od lipca 52 roku, kiedy przyjmuje nową nazwę, nazywa się Polską Rzeczpospolitą Ludową, ma być już troszeczkę innym krajem, prawda? Więc ci wszyscy wrogowie różnych maści mają być do tego czasu wyeliminowani. Tym także można tłumaczyć nasilenie tego, co dzieje się w latach 50. W salach sądowych w całej Polsce w 1951.